Hej wszystkim, z tej strony Natalia, czyli Wonder Ballerina i dzisiaj zapraszam Was serdecznie na film o mojej opinii po tygodniu zajęć na AWF-ie w Poznaniu na kierunku taniec w kulturze fizycznej. Więc co, może od razu przejdziemy do rzeczy. Pytałam Was na Instagramie, czy macie jakieś szczególne pytania co do tego, co byście chcieli usłyszeć w tym filmiku i spisałam je. Tutaj. Także zaraz Wam powiem, a na początku powiem może tak ogólnie o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc może powiem tak, że ja ogólnie już byłam na studiach, na licencjacie na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Szczecińskim. Byłam w liceum na profilu MatGeo, więc dlatego też poszłam na finanse. I nie wybrałam AWF-u 3 lata temu, ponieważ uznałam, że poziom tam będzie dla mnie za niski. Brzmi to strasznie, ja wiem, ale gdzieś tam, no tak myślałam, dlatego że chciałam się bardziej rozwijać tylko stricte w kierunku baletu, a jest jeszcze Akademia Muzyczna imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i tam właśnie jest kierunek pedagogika baletowa, ale jak tam poszłam, to się nie dostałam i od razu wchodząc na salę już wiedziałam, że się nie dostanę, bo wtedy balet tańczyłam 3 lata, a tam na sali byli ludzie po szkołach baletowych albo profesjonalni tancerze. No były z 3 osoby łącznie ze mną, które nie są profesjonalnymi tancerzami, no i się one nie dostały, logiczne. Także tyle. Może kiedyś będę próbować, nie wiem. No i w każdym razie wtedy jak się tam nie dostałam, to już stwierdziłam, dobra, na AWF nie chcę iść, dlatego że wiedziałam, że tam nie będzie stricte balet, no nie? Więc nie chciałam tak mimo wszystko, że tak powiem, zmuszać się, żeby tam iść. No i jeszcze dla zainteresowanych, wiem, że w Łodzi również jest jakaś szkoła wyższa, która kształci w kierunku nauczyciela i wydaje mi się, że w kierunku nauczyciela baletu, ale tu więcej nie wiem, tylko Wam mówię, że są alternatywy. No to dlaczego ja teraz wybrałam ten AWF? Ano dlatego, że stwierdziłam, że chciałabym w jakimś tam stopniu jednak wiązać swoją przyszłość z tańcem i że może te studia, nawet jeśli nie wiem, ich nie skończę, nie wiem, wiecie, co się stanie, to pomogą mi zdecydować, czy ja chcę coś robić więcej z tańcem, czy nie. Że one pomogą mi to wszystko jakby poukładać sobie w głowie, bo to jest jednak ryzykowne. W sensie, ja już sobie zdaję sprawę, że jeśli ja bym poszła tylko w te finanse, jeśli bym być może nawet mniej czasu, że tak powiem, marnowała? Nie wiem, jak to powiedzieć. W sensie, jeśli bym cały swój czas, który poświęciłam na balet, mimo że raczej nie zostanę profesjonalną tancerką, bym przełożyła na naukę finansów itd., itd., to może teraz bym była na tyle mądra, żeby zostać księgową, a później główną księgową i w konsekwencji zarabiać więcej. No ale gdzieś tam nie byłoby tej pasji, więc jakby no... No w każdym razie wybrałam ten AWF właśnie po to, żeby sobie wszystko tak poukładać w głowie, żeby być może zdecydować po prostu, gdzie ja siebie widzę w tym tańcu. No i generalnie wiadomo, pandemia, więc zgłoszenie na AWF generalnie wygląda tak, że się zapisujesz przez internet, tak jak na każdą inną rekrutację i później jest przegląd taki, wiecie, eliminację, kto się dostaje, kto nie. I w normalnych czasach jest tak, że najpierw jest lekcja klasyki z naciskiem na ruch, a nie na technikę. To jest wszystko na stronie. Później są jakieś tam, wiecie, choreografie, improwizacje, oni oglądają jak wy tańczycie i później decydują, czy się dostajesz, czy nie. My, ponieważ jest dalej pandemia, nie mieliśmy takich eliminacji, ponieważ, no powiedzmy, moglibyśmy się od siebie zarazić na tych przeglądach, więc już w chwili, w której zapłacisz tam te 85 zł za wpis do internetowego rejestru kandydatów na studenta, to akurat to było pod względem wyników z matur, ale generalnie było powiedzmy 100 miejsc wolnych, czy tam 150, a 60 było chętnych, więc wszyscy się dostali. I już kiedy byliśmy fizycznie zaakceptowani na te studia, to wtedy mieliśmy takie eliminacje, przegląd do grup tanecznych. I one nie wyglądały tak, jak wyglądać powinny, tylko po prostu było tak, że było nam powiedziane, że mamy przygotować sobie półtorej minuty albo minutę, nie pamiętam, układu solówki i mamy ją zatańczyć przed jury bez muzyki. I już oczywiście to każdy sobie ułożył w domu i kiedy przyjechaliśmy na ten przegląd, okazało się, że jeszcze mamy zrobić improwizację. Więc przyszliśmy i nam te panie powiedziały, że najpierw zaczniemy od tego, że po 3 osoby na wielkiej hali sportowej, każdy w swoim miejscu, będziemy najpierw przez minutę improwizować w poziomie podłogi, później przez minutę improwizować w poziomie takim średnim, czyli na ugiętych kolanach i przez następną minutę, trzecią,
w poziomie wysokim. I generalnie no, to były takie improwizacje ad hoc i tam sobie je tańczyliśmy również bez muzyki, co było dość dla mnie dość ciężkie, bo mi się bardzo szybko skończyły pomysły i nie miałam zbytnio co tam robić, także mi zbytnio to nie wyszło. No i później jak wszyscy potańczyli po te trzy osoby te improwizacje, to nadszedł czas, w którym według kolejności z listy pojedynczo każdy tańczył tę swoją minutę czy półtorej minuty solówki bez muzyki. Więc to, co już było przygotowane. I na sam koniec wychodziliśmy, nie mówili żadnych uwag, żadnych punktów, nic takiego nie było. Później na następną godzinę była następna grupa, jeszcze następna. I później dowiedzieliśmy się, że mieliśmy zostać podzieleni na 4 grupy, a ze względu na oszczędność uczelnia podzieliła nas na grupy 3, według zaawansowania tanecznego. I oni nie patrzyli jakby na to, jakie my style wcześniej tańczyliśmy, tylko po prostu jak, że tak powiem, nie wiem, gramy z ciałem, jaką mamy świadomość ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ten podział tak trochę, no wiadomo, że się starali, ale no, nie będzie i nie jest idealny, ponieważ gdzieś tam jednak to są ludzie, my jesteśmy ludźmi ze wszystkich zakątków Polski i każdy z nas praktycznie inny styl tańczył. U nas na roku są osoby, które tańczyły balet, współczesne są osoby, które tańczyły street dance, jakiś hip-hop, high heels, które tańczyły taniec ludowy całe życie. Także wiecie, gdzieś tam właśnie nie dzielili nas pod względem stylu tanecznego, tylko pod względem naszego poczucia z ciałem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie, takiego czucia ruchu w sobie. O, może coś w tym stylu. No, więc tyle. Więc od razu zaznaczę, że jeśli ktoś z Was na przykład, nie wiem, tańczył całe życie balet i chce iść dalej w ten balet, to musi liczyć się z tym, że nie będzie mieć wystarczająco baletu na tych studiach. Czajcie, o co chodzi. Jakby te studia nie przygotowują Was do bycia profesjonalnym tancerzem, tylko do bycia profesjonalnym nauczycielem. I zaraz Wam powiem, jakie w ogóle mamy przedmioty. Zaraz Wam powiem, jakie w ogóle mamy przedmioty. Ale od razu zaznaczę, że ja też wiedziałam to, idąc na te studia, że jeśli ja będę chciała jeszcze tańczyć, jeszcze mieć swoje treningi, to muszę oczywiście je mieć poza godzinami studiowania, tak? Bo na studiach będziemy mieć troszkę treningów, ale to nie będzie wystarczająco, szczególnie, że nie będziemy mieć mega dużo z jakiejś konkretnej dziedziny, no nie? No w każdym razie, jeśli chodzi o specjalizacje do wyboru na tych studiach, to są dwie: choreoterapia i pedagogika nauczycielska, w sensie pedagog, nauczyciel tańca. Ja oczywiście chcę pójść na pedagoga, nauczyciela tańca, ale to będziemy wybierać dopiero później i później będziemy mieć specjalistyczne przedmioty związane właśnie z tą specjalizacją, którą wybieramy. A jeśli chodzi o to, jakie mamy przedmioty teraz, no to są różne. W sensie tak, mamy 1,5 godziny na tydzień klasyki, 2 razy zajęcia ze współczesnego, raz zajęcia z ludowego, jeśli chodzi o tańce. Mamy techniki uzupełniające, czyli na przykład jakieś tam karate jest, wiecie, taki blok 2,5 godziny bodajże, w którym mamy trochę karate, trochę jakichś sztuk walki, trochę takiej rytmiki, bym powiedziała. Mamy oprócz tego z takich zajęć praktycznych jogę w piątek na 8 rano. To chyba wszystko? Chyba tak, ale o tym powiem jeszcze później. I oprócz tego mamy też zajęcia takie teoretyczno-praktyczne. Mamy w sumie też pierwszą pomoc praktyczną i to taką na uczelni, ale jest fajnie. Ale właśnie mamy jeszcze też zajęcia teoretyczne, jak na przykład anatomia, fizjologia. Powinniśmy mieć to również laboratorium biomechaniki tańca, coś takiego, ale tam z przyczyn losowych tego nie mamy teraz, będziemy mieć później. Także mamy też takie przedmioty, że tak powiem, biologiczne, związane z ciałem, jak na razie, na tym semestrze, na następnych będą pewnie inne. Ja idąc na AWF i myśląc w ogóle o AWF-ie 3 lata temu, to myślałam szczerze, tak się nastawiałam, że raczej ludzie, którzy tutaj przyjdą, a już w ogóle szczególnie w tym roku, kiedy gdzieś tam nie było eliminacji jako takich, będą mieć dość sobie poziom tańca. Serio, tak myślałam, tak założyłam, że po prostu to raczej jest taki kierunek dla tych, którzy gdzieś tam chcą zostać instruktorami tańca, niekoniecznie jakichś wyższych lotów, ale się przyjemnie zaskoczyłam na eliminacjach, ponieważ naprawdę praktycznie wszyscy tańczyli pięknie. I ja się nie znam na, wiecie, high heels, nie znam się na tych różnych street dance'ach i tak dalej, ale gdzieś tam oglądając to naprawdę mi się podobało. I właśnie naprawdę byłam mile zaskoczona, że jednak ludzie tutaj na tych studiach dobrze tańczą. W sensie, że no, większość ma duże doświadczenie taneczne i gdzieś tam jednak ucieszyłam się. W sensie pomyślałam, że dzięki temu będzie może
lepszy materiał. Wiecie, że będziemy ładnie tańczyć. I nadal tak uważam. Aczkolwiek jeśli chodzi o poziom lekcji, to one wszystkie, przynajmniej w mojej grupie, ja jestem w grupie B, czyli tej środkowej, nie wiem, może w grupie A od razu byli zaawansowani, ale my mamy wszystko na każdych zajęciach od podstaw. W sensie klasykę, no klasyka, generalnie byłam mega zadowolona ze studiów, dopóki nie doszedł czwartek i nie mieliśmy klasyki, ponieważ gdzieś tam, no ja miałam w ognisku baletowym i taniec ludowy, i współczesny, i klasykę. I ja sobie zdawałam sprawę, że tutaj jak przyjdę, no to wszystko będzie od podstaw, no nie? Ale gdzieś tam na współczesnym mamy to od podstaw, ale ja coś robię, trochę się męczę, jest muzyka. A na klasyce, no pan ma grupę całą początkujących, oprócz mnie i jednej dziewczyny, która też tańczyła balet. A wszyscy inni po prostu są początkujący, więc każde ćwiczenie pan powoli przedstawia i robimy je bez muzyki, czyli ja podczas tych lekcji nawet się nie pocę, wiecie, no tak dla mnie trochę to jest zmarnowany czas jakby, w sensie no fajnie jest uczyć się od początku czegoś, jakichś tam danych ćwiczeń, ale jednak chciałabym też trochę się zmachać, trochę się zmęczyć, żeby być później po tym treningu taka zadowolona z siebie, jak to zazwyczaj mam po balecie, a tutaj nie mam, także lipa. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam z czasem będą trochę bardziej zaawansowane ćwiczenia i też się zmęczymy. Myślę, że tak będzie, bo tym ludziom z mojej grupy bardzo dobrze szło na tym balecie, także spoko. Ja tutaj nie chcę też mówić, że ja jestem taka fajna, lekcje takie wiecie, słabe, bo ja wcale nie jestem jakaś dobra. Tylko gdzieś tam, no kto był kiedykolwiek na balecie, to wie, że tam się człowiek bardzo męczy. A gdzieś tam, jak mamy zajęcia od podstaw i to powoli, każde ćwiczenie i to bez muzyki, no to ja się po prostu nudzę. I to tak naprawdę nudzę. I to jest takie słabe. No ale w każdym razie, tak jak już wspomniałam, mam nadzieję, że z tym będzie lepiej. Także poziomy lekcji właśnie są od podstaw każdego tańca, właśnie po to, że właśnie dlatego, że po prostu my jesteśmy z różnych kierunków i z różnych rodzajów tańca, tak? No inaczej tego nie da się zrobić, także właśnie jeszcze raz tutaj mówię, że jeśli ktoś z Was by chciał iść na ten kierunek, no to proszę się nastawić, że jeśli chcecie gdzieś tam trzymać swoją formę, no to musicie albo ćwiczyć w domu, albo w studiach, jeśli się otworzą, bo na razie od wczoraj jest znowu wszystko zamknięte, także tyle. No a teraz Wam powiem może jak wyglądają nasze zajęcia i tak dalej, ale już skorzystam z Waszych pytań. Więc pytanie pierwsze. Jaki to kierunek, że macie taniec ludowy? No oczywiście kierunek się nazywa taniec w kulturze fizycznej i jak na razie ja jestem mega zadowolona, także polecam. Macie jakieś jeszcze fajne przedmioty? No to co mówiłam, mamy jak na razie ludowy, współczesny, klasyczny, o mamy też teorię tańca, mamy właśnie tę fizjologię, anatomię, akurat one są takie trochę nudniejsze, ale muszę Wam powiedzieć, że na praktycznie każdym przedmiocie nauczyciele prowadzący są bardzo takimi osobami pełnymi pasji. Takimi niesztywnymi, tylko takimi, co mówią, nie, dobra, mi nie mówcie pan profesor, tylko mi mówcie na ty, jestem, nie wiem, Wojtek, tak? I na przykład oni powiadają, że ja zacząłem, powiedzmy, tam później, ale uczyłem się, starałem się i tak dalej, mam teraz swoją szkołę tańca, no i na tych zajęciach was coś tam pouczę, tak? I oni od nas wymagają ciężkiej pracy. I to takiej naprawdę dość ciężkiej, bo na przykład raz mieliśmy taniec współczesny na 8 rano zdalnie, czy tam na 9, ale jakoś rano zdalnie. No i ja sobie zrobiłam śniadanko, odpalam kompa, no i facet się z nami wita, każe nam włączyć kamerki. Wiecie, wszyscy w piżamach, ale dobra, ja szybko kończę śniadanie, włączam. Powiedział, że mamy wyciągnąć maty i naprawdę przez półtorej godziny mieliśmy jakieś pilates, ćwiczenia na brzuch, takie mocne ćwiczenia, takie wiecie, czuć, że to jest AWF, nie? Że gdzieś tam jest właśnie ten taniec. Już oczywiście później, jak nie mieliśmy tych ćwiczeń zdalnych tylko na sali, no już tańczyliśmy bardziej, ale gdzieś tam to jest fajne, coś tak czuję, że będę mieć lepszą kondycję po tych latach treningów tutaj. Dobra. I ja bym chętnie posłuchała o tym, jakie macie przedmioty i co macie praktyczne, a co w teorii. I czy tańczycie też w maseczkach? To może zacznę od tych maseczek. Nie tańczymy w maseczkach. Jeśli mamy jakieś tam... Generalnie wszyscy starają się zachować bardzo duży dystans między uczniami, na tyle, na ile sala na to pozwala. I też na lekcjach są zazwyczaj bardzo szeroko otwarte okna, żeby był przewiew, więc my siedzimy generalnie w bluzach i ćwiczymy też w jakichś ciepłych ubraniach. Więc maseczek generalnie nie nosimy, ale jeśli ktoś na przykład chce, ktoś ze studentów czuje się tak bezpiecznie, to możesz, tak powiem, to nie jest tak, że to jest zabronione, ale gdzieś tam podczas wysiłku to nie jest zalecane. Chyba, że coś się zmieni, bo wszyscy wiemy, że sytuacja jest dynamiczna.
i jakie mamy przedmioty i co mamy praktycznie, a co teoretycznie. Wszystkie rzeczy takie właśnie, których nie trzeba ćwiczyć, czyli ta anatomia, fizjologia, mamy zdalnie i mamy w takiej formie, że po prostu notujemy, piszemy, oglądamy prezentacje i tak dalej. Mamy, że tak powiem, w czasie rzeczywistym te lekcje. A jeśli chodzi o takie przedmioty, jak właśnie taniec współczesny, klasyka, to na razie mamy na sali, czyli praktycznie ćwiczymy, ale mamy tak tylko, z tego co zrozumiałam, przez pierwsze pół semestru, a później te rzeczy praktyczne, które mieliśmy na sali, będą zdalnie, jakby trochę... Znaczy to jest dlatego, że ludzie z innych kierunków teraz mają to zdalnie, a później będą mieć to praktycznie, że my się tak zamienimy. Więc najprawdopodobniej w drugiej połowie semestru wszystko będą mieć zdalnie, również taniec współczesny, również balet, także... Nie wiem, jak to wyjdzie, ale no w każdym razie tak będzie. I właśnie tak, jak już wspomniałam, mieliśmy jedne zajęcia ze współczesnego zdalnie, ponieważ na innym roku był koronawirus, dziewczyna była chora, no i nauczyciele mieli kwarantannę, więc takie rzeczy pewnie będą się zdarzać, że właśnie jak ktoś będzie mieć wynik pozytywny z koronawirusa, no to jednak wykładowcy, mając z nim zajęcia praktyczne, na przykład raz w tygodniu, no to gdzieś tam mają tę kwarantannę i my wtedy również, mimo że jesteśmy z innego roku, mamy tę kwarantannę, mamy te zajęcia zdalnie po prostu przez komputer. AWF w ogóle jest w różnych budynkach, więc czasami jest tak, że musimy iść z jednego budynka do drugiego, mamy na to przykład pół godziny. I też przez to, że mamy taką hybrydową formę nauczania, która moim zdaniem jest całkiem dobrym pomysłem, właśnie ze względu na to, że jednak ćwiczymy, a jednak aż tak bardzo się nie narażamy, no to mamy taki problem, że na przykład potrzebujemy mieć czas na dojazd na uczelnię. I przez to nasze zajęcia trwają na przykład od 11 do 19, od 8 do 18, tak wiecie, naprawdę cały dzień, ponieważ rano powiedzmy od 8 do 12 mamy zajęcia zdalnie, później mamy półtorej godziny na dojazd na uczelnię, później mamy zajęcia na uczelni i później znowu no półtorej godziny na powrót do domu i na przykład znowu zdalnie. Tak wiecie, tak jest to rozłożone bardzo w czasie, albo mamy na przykład 3-4, no 4 może nie, ale tak z 3 godziny przerwy pomiędzy tą teorią a praktyką, gdzie praktyka mamy na uczelni, więc jest taka chwila, że powiedzmy zjeść, albo na odwrót, że rano mamy na uczelni, a później zdalnie, ale gdzieś tam przez to, że te bloki nie są jakby godzina po godzinie, tylko właśnie jest taki duży odstęp czasowy, no to no, po prostu schodzi cały dzień, nie? Ale no, z drugiej strony balet też jest późno, więc dla mnie to nie byłby jakiś wielki problem, tylko też po prostu jestem zmęczona. No ale teraz się tak wszystko pozamykali, także no i tyle. No na pewno to jest, to by było coś nowego dla kogoś, kto nigdy nie chodził na zajęcia taneczne, że nagle cały dzień ma po prostu zawalony. Ale gdzieś tam, jeśli ja przez, nie wiem, liceum, przez później pierwszy stopień studiów chodziłam... Znaczy to też jest pierwszy stopień studiów, tylko na innej uczelni ja chodziłam na pierwszy stopień studiów. Gdzieś tam, wiecie, najpierw były lekcje i tak potem był balet, nie? Więc i tak schodził na to cały dzień, więc staram się właśnie tak myśleć, a nie, że mamy taki beznadziejny plan lekcji. No staram się tak nie nastawiać po prostu, tylko gdzieś tam, że no jestem do tego przyzwyczajona, że zawsze rano były lekcje, a później wieczorem były treningi, tak? No nie da się przez, jakby od tego uciec. Czy ciężko się dostać? No tak jak już powiedziałam, w tym roku dostali się wszyscy. Myślę, że wszyscy i tak by się dostali, nawet jak byłyby normalne przeglądy. No chyba, że tam może parę osób, które gdzieś tam mają mniejsze doświadczenie, ale nie pokazałabym palcem, kto by się nie dostał. Przynajmniej w mojej grupie nie ma takich osób, ale może w grupach innych są. No w każdym razie, no właśnie, no nie było się ciężko dostać, no bo wszyscy byli od razu przyjęci, także no nie. Ale generalnie myślę, że jeśli ktoś by się trafił, to na przykład nigdy nie tańczył, a po prostu poszedł na te studia i na przykład nie dawałby rady na tych studiach, to myślę, że sam by się wypisał. Ale przez to, że to wszystko jest od podstaw, to myślę, że to jest po prostu już zależne bardziej od tego, czy ktoś się postara, czy nie. I to chyba wszystko. W sensie tak mi się wydaje. Ja generalnie, no, przez pierwsze kilka dni byłam mega zadowolona. Jak doszło do lekcji klasyki i zobaczyłam, że jednak trochę jest nudno, no to trochę tak lipa. Ale gdzieś tam powiem wam, że naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ na każdym przedmiocie tak naprawdę mamy odwołanie do tańca, również na tej anatomii, na fizjologii. Już na pierwszych zajęciach trochę się nauczyłam na przykład, że nie powinniśmy my sportowcy jeść owoców na wieczór, ponieważ na przykład gruszki, jabłka fermentują w naszym organizmie i przez to coś się dzieje złego, że jakby nasze ciało ciągle trenuje i, znaczy trenuje, pracuje i to trawi, przynajmniej coś takiego. No w każdym razie chodzi mi o to, że wszystkie te teoretyczne rzeczy są również nastawione na nasz kierunek i to jest naprawdę mega, ponieważ uczymy się o tym, co tak naprawdę nas pasjonuje. Już oczywiście pomijam praktyczne zajęcia z cyklu yoga, tak? No
mega jest to, że ciągle jesteśmy w ruchu, ciągle jesteśmy w miarę aktywni, a nawet jak mamy zajęcia teoretyczne, to mamy je nastawione właśnie na taniec, na bycie sportowcem, na tym, na to, co nas interesuje. I gdzieś tam idąc na tym studiu, na te studia i poznając po pierwsze wykładowców, którzy mają mega dużo pasji w sobie, którzy mają swoje wielkie osiągnięcia i poznając innych ludzi, którzy mają taką samą zajawkę jak ja. Oczywiście nie mówię tu o balecie, tylko ogólnie o tańcu, ale to jest po prostu magiczne, że ludzie spotykają się z różnych obszarów Polski i że łączy nas to, że chcemy w jakiś sposób związać swoją przyszłość właśnie z tańcem. I naprawdę mega mi się to podoba. Naprawdę, no, mnie się na razie bardzo podoba, mimo tego, że dawno nie byłam tak zmęczona, bo jednak, no, wcześniej były cały czas studia zdalne, z domu, a tutaj trzeba jeździć i tak dalej, to mnie się mega podobało i jak na razie bardzo Wam polecam. Oczywiście muszę sobie ogarnąć swoje treningi, ale w domu, bo nie ma zbytnio sytuacji, znaczy nie ma zbytnio możliwości na mieście teraz, ale w każdym razie ja jestem naprawdę zadowolona i myślę, że to był dobry wybór. Chociażby po to, żeby zobaczyć, czy naprawdę chcemy w to iść, czy nie. No to co, dzięki za oglądanie. Oczywiście zapraszam na mojego Instagrama i na TikToka, gdzie już w ogóle wybiło 1000 obserwujących. TikTok to w ogóle jest jakieś szaleństwo. No i tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Jakość tego filmu jest trochę gorsza, dlatego że nagrywam przednią kamerką, ale dzięki temu mogę siebie widzieć. Także tyle. Nie przedłużam już. Życzę Wam miłego dnia, cudownego weekendu, czy cokolwiek, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!